Wielka akcja kibiców Juventusu. Nie chcą odejścia Paulo Dybali, a Leo Messi zawieszony na 3 miesiące i tym samym opuści 3 spotkania reprezentacji Argentyny. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat Neymara i jego obecnej sytuacji. Czy jest to cisza przed wielką burzą? Cristiano Ronaldo namawia Paulo Dybale na transfer do Manchester United. Malcolm odchodzi z FC Barcelony i zostanie piłkarzem rosyjskiego klubu. A na sam koniec Paul Pogba i jego ostatnia próba wymuszenia transferu do Realu Madryt. Tylko wczoraj dołączyło do nas 400 osób, mega dziękuję. A Wy jeżeli jeszcze nie zaznaczyliście dzwoneczka, to bardzo Was do tego zachęcam. Zostały już ostatnie dni, aby wziąć udział w konkursie na konsolę PlayStation 4. Aby ją wygrać, musicie w grze Football Team wbić 30 poziom swojego piłkarza. A jeżeli nie macie jeszcze konta w grze, to w opisie tego filmu macie link do rejestracji. A jeśli z niego skorzystacie, dostaniecie 200 energii na start, dzięki czemu szybciej rozwiniecie swojego piłkarza, a tym samym jesteście w stanie spełnić wymogi konkursu. Musicie też zaobserwować mnie na Instagramie, link macie w opisie tego filmu, oraz być widzami naszego kanału. To tylko tyle, zapraszam do oglądania. Coś bardzo dawno nic nie mówiliśmy o Neymarze, no to dziś zaczniemy naprawdę grubo. Kilka dni temu została opublikowana 10 nominowanych do nagrody The Best, i jak już się pewnie domyślacie, zabrakło w niej Neymara. W swoim kontrakcie z PSG miał zapisane, że za każdą nominację do ścisłej dziesiątki będzie otrzymywać 3 miliony euro premii, no ale w tym roku na pewno jej nie dostanie. Wszyscy pamiętamy jego dziwne bonusy, jakie otrzymywał, czy to za pomachanie do fanów, czy też podejście do kibiców po spotkaniu. Chyba nigdy wcześniej o takich zapisach w umowie nie słyszeliśmy i chyba był on pionierem w tym rozwiązaniu. W każdym razie ostatnio o Neymarze zrobiło się naprawdę cicho, nie ma żadnych nowych informacji i wydaje się, że Neymar po rozmowach z dyrektorami klubu, a w szczególności z Leonardo, spokorniał i przygotowuje się do kolejnego sezonu w Paryżu. Jednak to wszystko nie jest wcale takie oczywiste. Jak informuje Tutto Sport, na ostatniej sesji treningowej PSG obecni byli dziennikarze, a razem z piłkarzami na boisku znajdował się dyrektor sportowy klubu Leonardo. Jednak Neymar unikał go i się z nim nie przywitał. Edison Cavani z kolei powiedział, że liczy na jego pozostanie w klubie. Mam nadzieję, że pozostanie. Nadal ma wiele do zaoferowania PSG. Chyba wszyscy pamiętamy spór pomiędzy nimi o wykonywanie rzutu karnego z początku ubiegłego sezonu. O tym chyba każdy dawno zapomniał i nie ma potem spięciu ani śladu. Neymar w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że remontada z roku 2017, kiedy to grając w Barcelonie ostatecznie pokonali PSG 6-1, jest najpiękniejszym wspomnieniem jego kariery. Na tyle to rozłościło fanów PSG, którzy na wielu forach w komentarzach piszą w bardzo mocnych słowach, aby odszedł z klubu. Wpadnijcie też na film na kanale Obstawiamy o legendzie Juventusu Alessandro Del Piero. A naprawdę warto, bo możecie nam wygrać nagrodę z oficjalnego sklepu Juventusu. Link macie w karcie u góry ekranu, jak i w opisie tego filmu. Południowoamerykańska Federacja Piłkarska ostatecznie ukarała Leo Messiego. Powodem są jego słowa dotyczące sędziowania na Copa America. Powiedział też m.in., że nie będzie częścią tej wielkiej korupcji i dlatego nie odbierze medalu za zajęcie trzeciego miejsca. Więcej o całej sprawie mówiłem w tym filmie, który pojawia Wam się w karcie u góry ekranu, więc jeżeli jesteście ciekawi, zachęcam, aby go obejrzeć. Ostatecznie Leo otrzymał karę w postaci 90 dni zawieszenia w rozgrywkach narodowych oraz musi zapłacić 50 tysięcy dolarów grzywny. Jednak ta kara jest naprawdę niczym w porównaniu do tego, co mu groziło. Niektóre, szczególnie brazylijskie media, no chyba domyślacie się dlaczego, przewidywały mu przyszłość i wyrokowali, że dostanie nawet 2 lata zawieszenia. Znaczy zawieszenia oczywiście na występy w drużynie narodowej, a nie to, że mógłby trafić do więzienia. No chyba to oczywiste. Jak wiecie, tak się nie stanie, ale jest to zasługa argentyńskiej federacji piłkarskiej. Ona w imieniu swoim oraz Leo Messiego wysłała list z przeprosinami do władz Conmebolu. Dyrektor tej federacji także powiedział wcześniej, że lepiej dla Messiego będzie, jeżeli przeprosi za swoje słowa, bo wtedy być może będzie mógł liczyć na złagodzenie kary. Ostatnio bardzo głośno jest o transferze, a raczej o wymianie Romelu Lukaku za Paulo Dybale. Belg jest gotowy na przenosiny, ale musi czekać na decyzję Paulo Dybali, który nie jest przekonany, aby grać w Anglii. Jak informuje Daily Mail, sam Cristiano Ronaldo miał namawiać Argentyńczyka na transfer, aby ten zdecydował się dołączyć do Manchester United. Jeden z widzów wysłał mi też na Instagramie info, że kibice starej damy w komentarzach wyrażają swój sprzeciw wobec transferu Paulo Dybali. Posty publikowane przez oficjalne konto Juventusu zalewają komentarzami z hashtagiem Dybala non si tocca, czyli w dosłownym tłumaczeniu nie dotykać Dybali, ale raczej powinno się tłumaczyć nie ruszać Dybali. Widać, że kibice stoją za nim murem, ale decyzja o odejściu będzie należeć tylko do niego.
Władze Manchesteru, które początkowo nie chciały zgodzić się na jego tygodniówkę, ostatecznie uległy i są w stanie zapłacić 10 milionów euro za sezon gry. Romelu Lukaku, który cały czas łączony jest z przenosinami do Interu Mediolan albo do Juventusu, nie wystąpił w ani jednym spotkaniu przedsezonowym. Ole Gunnar Solskjaer nie zdecydował się skorzystać z jego usług ze względu na kontuzję Belga, o której tak naprawdę niewiele wiadomo. Jednak jest on bardzo często krytykowany ze względu na szybkość swojego poruszania się. Ujawnił ostatnio wewnętrzne testy Manchester United, w których wypadł naprawdę nieźle. Taki film wrzucił na swoje media społecznościowe. Dawno nie było zagadki, no to dziś musicie napisać, jaki to klub. Na pewno Wam się uda, jestem o tym przekonany. Odpowiedzią na zagadkę z poprzedniego filmu jest oczywiście Defoe. Oto kilka osób, które udzieliło poprawnej odpowiedzi. Moje gratulacje. A jeżeli Ty również dzisiaj udzielisz poprawnej odpowiedzi, to być może znajdziesz się w kolejnym filmie. Powodzenia! Oficjalnie Malcolm odchodzi z FC Barcelony, zostanie graczem rosyjskiego Zenitu Sankt Petersburg, a Barcelona otrzyma za niego 40 milionów euro plus 5 milionów euro w bonusach. Wynika z tego, że Barcelona i tak na nim zarobi, bowiem z francuskiego Bordeaux kupili go łącznie za 42 miliony euro, a teraz mogą otrzymać za niego maksymalnie 45 milionów. Niestety w Barcelonie nie potrafi przedostać się do wyjściowej jedenastki. Co prawda rozegrał 24 spotkania, ale zazwyczaj był rezerwowym. I tak nie spędził nawet połowy czasu, jaki mógł być na boisku w tych 24 spotkaniach. Udało mu się zdobyć 4 gole, a 2 razy asystował. Życzymy mu powodzenia w nowym klubie. Bayern Monachium ma niemałe problemy przed spotkaniem o Superpuchar Niemiec. Dziś zagrają z Borussią Dortmund, ale w ich składzie prawdopodobnie miało zabraknąć Kingsleya Comana, jak i Nabriego. Oboje zmagają się z kontuzją. Francuz nabawił się kontuzji w meczu z Tottenhamem. Starcie z rywalem wyglądało bardzo groźnie, ale na szczęście tak i nie było. Niko Kovac zaraz po spotkaniu z Kogutami zapewnił, że wróci do gry za kilka bądź maksymalnie kilkanaście dni. Co więcej, Comanowi jeszcze nigdy nie udało rozegrać się pełnego sezonu. Co kilka spotkań łapie kontuzję. Szczególnie musi uważać na kolana czy też stawy kolanowe. Nabry z kolei męczy się z obolałymi mięśniami. Jednak Niko Kovac na konferencji przedmeczowej poinformował, że Kingsley jest gotowy do gry i pojawi się na murawie. W składzie Bawarczyków zabraknie także Lucasa Hernandeza, który cały czas nie jest gotowy do gry. Ale za to w Borussii Dortmund też nie jest kolorowo. Może zabraknąć nawet 6 piłkarzy. Pytaliście, dlaczego nie ma sucharów? No to dziś ponownie do nich wracamy. Kacper napisał: jak wchodzą piłkarze kolejorza do szatni, po kolei. Wielkie dzięki za nadesłanie tego suchara. A Wy, jeżeli znacie jakieś inne piłkarskie suchary lub nawet wymyślacie swoje, to koniecznie wyślijcie mi je na Instagrama LandryIty. Link macie w opisie tego filmu. A być może to Wy i Wasz suchar znajdziecie się w kolejnym materiale. Powodzenia! Prawdopodobnie w momencie, kiedy oglądacie ten film, rozgrywane jest spotkanie pomiędzy Manchesterem United a AC Milanem. W tym momencie nie wiem, jak dokładnie wygląda skład United, ale angielskie media nie widziały Paula Pogby wsiadającego do samolotu, którym piłkarze Czerwonych Diabłów lecieli na mecz do Cardiff. To oczywiście spowodowało ponowną falę doniesień, jakoby Francuz chciał wymusić transfer na władzach United. Mino Raiola, czyli jego agent, kilka tygodni temu przyznał, że każdy wie, że Pogba chce odejść z Manchesteru. Więc być może to, że Pogba nie pojawił się na lotnisku, jest ostatnią próbą wymuszenia transferu. Jednak czy faktycznie nie ma go w składzie, to musicie sprawdzić sami. No chyba, że dałem już info, które znajdziecie w przypiętym komentarzu. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zachęcam do jego ocenienia, będzie mi naprawdę bardzo miło. Do usłyszenia.